Cześć. Dzisiaj w odcinku pokazujemy, jak wprowadzać kotwicę do stabilizacji obrąbka przedniego oraz spróbujemy związać nitki różnymi szwami zsuwającymi. Mamy dojście tylne, kamera jest w dojściu tylnym. Mamy wykonane dojście przednie, haczyk jest w dojściu przednim i dojście przednio-górnoboczne, w którym jest switching stick. To są trzy standardowe dojścia, z których pracujemy. Kamera będzie albo z tyłu, albo w dojściu przednio-górnobocznym. Przy opracowywaniu obrąbka, przy opracowywaniu panewki dobrze jest patrzeć tutaj przód, bok, góra. Poza tym oglądamy wszystko z tyłu. Patrząc od tyłu na staw, mamy skierowaną optykę w prawo, to jest lewy staw ramienny. Widzimy panewkę, widzimy obrąbek. To jest nasze dojście przednie. A możemy oczywiście dotknąć przedniej krawędzi panewki, jednak tak naprawdę jej nie zobaczymy. Przy szyciu obrąbka ważne jest dobre odświeżenie przedniej krawędzi. To też powinniśmy tak spojrzeć na panewkę, aby widzieć, co robimy przy odświeżaniu. Dlatego po już zlokalizowaniu, oczyszczeniu w pierwotnym wszystkich dojść od wszystkich struktur z dojścia tylnego, chcemy zobaczyć staw z dojścia przednio-górnobocznego i z niego będziemy opracowywali panewkę. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda z dojścia przednio-górnobocznego. Teraz przełożona jest kamera do dojścia przednio-górnobocznego. Haczyk jest w dojściu przednim. Zobaczcie, jaka duża różnica jest pomiędzy tym, co widzieliśmy z dojścia tylnego, a tym, co widzimy z dojścia przednio-górnobocznego. Widzimy całą przednią powierzchnię panewki i szyjki łopatki. W zależności od tego jeszcze, jak spojrzymy na panewkę, możemy zobaczyć na nią od frontu, albo, zobaczcie, możemy po obróceniu światłowodu, zrotowaniu optyki, możemy jeszcze lepiej zobaczyć całą przednią część panewki i łopatki. To jest dla nas pomocne przy opracowywaniu, szlifowaniu, uwolnieniu obrąbka, szczególnie kiedy nie jest to świeże uszkodzenie, tak aby można było go potem na miejsce tutaj doszyć. Jesteśmy przygotowani już do wprowadzenia pierwszej kotwicy do panewki. Przy stabilizacji pamiętamy, że szyjemy od dołu. Przy stabilizacji przedniej szyjemy od dołu, więc nie idziemy na łatwiznę, tu gdzie najbliżej nam jest. Musimy zawsze obrąbek podciągać tutaj do góry w stosunku do panewki, tak aby napiąć więzadła obrąbkowo-ramienne. Więc jakby przednia, pierwsza kotwica najniżej jak się da. Tutaj w tym naszym modelu sięgamy z dojścia przedniego bez żadnego kłopotu, pod dobrym kątem. Gdybyśmy mieli problem z sięgnięciem dolnego bieguna, prawdopodobnie musielibyśmy zrobić jeszcze jedno dojście, tak zwane 5 o'clock, aby być niżej. Nie jest ono wygodne, tam już przechodzimy przez struktury, których nie chcemy przechodzić, ale w naszym przypadku akurat nie jest to potrzebne. Dobrze, będziemy wprowadzać pierwszą kotwicę. Szkoły jest kilka. Jedni wprowadzają od samego brzegu panewki, niektórzy wprowadzają od powierzchni stawu, jak gdyby, tak, aby naciągnąć obrąbek troszeczkę, wręcz nawet takim bumpem na powierzchnię stawową. Zobaczymy, co tu się da zrobić. Wyłamuję tę piankę. Szpęku, nie? Niestety ze względu na kruchość tego modelu tutaj nie udało nam się wprowadzić pierwszej kotwicy wystarczająco nisko. No, oczywiście taka sytuacja i takie powikłanie nie byłoby fajne w rzeczywistości, ale też w rzeczywistości praktycznie się ono nie zdarza. Mam nadzieję, że tutaj w takim razie nie będziemy od powierzchni stawowej wbijać się, tylko zdecydowanie wyżej, troszeczkę tylko nawiercimy. Przytrzymaj jeszcze raz. Tak, aby jednak kotwicę zamontować i pokazać. Mm-hmm.
delikatnie, żeby nie uszkodzić kotwica. Mam dwa nitki. Kotwica nie jest duża, więc mam nadzieję, że przytrzymaj. Powinniśmy wkręcić ją aż do tego paseczka. Ja nie mam pewności, czy chcę tak ją głęboko wkręcać ze względu na wydolność tej pianki, ale może się udało. Rozładowujemy. Najlepiej pomóc sobie troszeczkę młoteczkiem, tak aby nie wyciągnąć kotwicy z kości. Dobrze, mamy w tej chwili już nasze przekute nasze nitki i teraz mamy kilka sposobów oczywiście przeciągnięcia nitek. Możemy robić materac, możemy robić tylko jakby nitkę dookoła. Spróbujemy zrobić, ponieważ mamy tutaj dwie nitki, spróbujemy zrobić jedną taką, drugą taką. A ja jestem zwolennikiem zrobienia takiego materacu, tak aby nitka nie okrążała obrąbka, tak aby dociskała go raczej niż ściskała w poprzek. Wygodnie jest, aby mieć nitki przez jedno dojście, a przekuwać i pracować z drugiego dojścia. Pokażę Wam, jaka jest różnica, kiedy byśmy chcieli być cały czas kamerą z tyłu, a jaka, kiedy możemy być w dojściu przedniogórnobocznym. Przeciągniemy sobie nitki na początek do dojścia przedniogórnobocznego. A pracować będziemy z dojścia przedniego. Mamy tutaj suche lasso, czyli taki wyjeżdżający pętlę szwu metalowego, którym będziemy przekuwać obrąbek, w ten sposób przekładać, przeciągać nitki, jak to robimy. Planujemy sobie miejsce. Powiedziałem, że zawsze podciągamy obrąbek do góry, więc w tym przypadku byśmy przekuwali obrąbek niżej niż mamy wprowadzoną kotwicę. Teraz wprowadzamy kółeczkiem ten drucik i chwytakiem artroskopowym wzdłuż naszych nitek. Tu jest dobrze mieć na przykład kaniulę, żeby mieć zawsze tą samą drogę dla narzędzi. Chwytamy najlepiej i nitkę, i naszą pętlę, tak aby potem można było je razem przeciągnąć. Kuba, przytrzymaj kamerę. Tak, mamy, jak widzimy, tu jest przeciągnięta i nitka, i pętla. Przez pętlę przekładamy nitkę. Zacinamy ją troszeczkę i wyprowadzamy do dojścia przedniego. Ona się ładnie chowa. To, że wzięliśmy chwytakiem naraz i nitkę, i pętlę nitylonową, spowodowało, że nie zakleszczyły nam się te tkanki, jakby ta nitka w tkankach nigdzie, co jest pożądane. Ten szew zrobimy sobie jako materacowy, więc zrobimy to jeszcze raz, ten sam manewr. Troszeczkę wyżej przekuwamy obrąbek. Oczywiście obrąbek niestabilny, wcale nie chce się dać dobrze przekuć. I analogiczny ruch, czyli znowuż chwytakiem do nitek. Zabieramy i nitkę, i pętlę. Trzymasz? Dzięki czemu
pomiędzy tymi dwoma nićmi nie zostały tkanki żadne. Ponownie przekładamy przez pętlę i zabieramy, z nadzieją, że nie przetniemy obrąbka. O. W ten sposób pierwsza para nici jest wciągnięta do kotwicy. Kotwice praktycznie wszystkie działają w ten sposób, że nitka jest pętlą, tak? Czyli to nie są dwie osobne nitki. Jak widzicie, ja je mogę przesuwać względem siebie, co potem wykorzystujemy w trakcie wiązania. Możemy sobie zobaczyć, jak taka nitka by się zsuwała i dociągała nasz obrąbek. Jeśli sobie na tym etapie sprowadzimy obie te nici do stawu z pomocą zsuwacza, to możemy zobaczyć, jak ten obrąbek będzie tutaj pasował. Tu mamy pierwszy szew, to mamy taki szew materacowy. Zrobimy jeszcze raz, tym razem nitką otoczymy obrąbek. Wprowadzamy po raz kolejny nasze suture lasso. Oczywiście tutaj można by było wykorzystać do przekuwania przez obrąbek skorpiona. To jest taki automatyczny, jak gdyby, przekuwacz, mają go różne firmy. Można to również takim specjalnym przekuwaczem na wprost, bez tej pętli, tak? Czyli to się nazywa bird beak, czyli wchodzi dokładnie tak jak, ja tutaj nie mam przy sobie go, wchodzi dokładnie tak jak przez obrąbek i od razu chwyta nitkę, przekuwa. Można powiedzieć, jest troszkę, mogłoby być łatwiej, bym powiedział. Akurat jeśli mamy tak dobrą widoczność i tak dobre dojścia, byłoby łatwiej, szybciej, gdybym ja teraz już od razu chwycił tą nitkę i ją zabrał do dojścia artroskopowego. Tak muszę się bawić z dodatkowymi ruchami, ale takie szycie jest na pewno pewniejsze i w przypadkach ograniczonej widoczności zdecydowanie, myślę, też trudnego podejścia z dojścia przedniego, zdecydowanie bezpieczniejsze. Tak. Po raz trzeci ten sam manewr. Nitka przekładamy, przy czym teraz już nie będziemy przekładać drugiej pary tej nici, tak aby szew był dookoła naszego obrąbka. Tak, będziemy to wiązać z drugiej strony, także od razu muszę zabrać obie te nitki, tak aby one, przytrzymaj kamerę, były w jednym ciągu. Przychwycę sobie też, aby nie mieć żadnych tkanek między niebieskimi nićmi. Nie ma, tak? Tak przełożone szwy są gotowe do związania. Pokażę wam jeszcze, jak będzie układał się obrąbek przy jednym szwie, tak? W przypadku, kiedy taki szew zrobimy, w przypadku, kiedy albo warunki techniczne pozwalają tylko na coś takiego, albo kiedy obrąbek jest na tyle marny, że no nie jesteśmy w stanie go jakoś mocniej przekuwać, wtedy by nam się całkiem rozpadł. Oczywiście wtedy jesteśmy upoważnieni do tego, żeby taki szew dookoła zrobić, natomiast no, on uciska obrąbek, powoduje na pewno tutaj jego zakrzywienie, nie są to nitki wchłanialne, więc to już tak zostanie. Preferujemy szew typu materacowego, ale taki, który jest dookoła, jest również prawidłowy. Drugi sposób mocowania obrąbka do panewki z użyciem kotwicy bezwęzłowej. Co potrzebujemy? W takiej sytuacji potrzebujemy oczywiście nić, która będzie osobno, ponieważ ona nie będzie w kotwicy. Kotwica jest bez węzłu, bez sznurka. To jest nić grubości 2, niewchłanialna. Będziemy potrzebowali prowadnicę
do wywiercenia kanału i oczywiście wiertło pasujące do tej prowadnicy. No i na koniec potrzebujemy kotwicę bezwęzłową, dzięki której mocowanie takiego szwu jest możliwe. Jak po kolei? Po kolei bierzemy nitkę, składamy ją na pół, tak? Czyli końce mamy równe. Nitka jest chwytana oczywiście poza ciałem pacjenta w przekuwacz, birdbeak, i w miejscu, w którym chcemy doszyć nasz obrąbek do panewki, przekuwamy taki obrąbek. Ja sobie tutaj celuję, przekuwam obrąbek, oczywiście muszę sobie przytrzymać troszeczkę ten model, normalnie pacjenta bym tak nie trzymał. Przekuwamy, puszczamy nitkę, nitkę nie zawsze łatwo jest puścić, wycofujemy nasze narzędzie i zanim wyjdziemy, tak, czyli nie wychodzimy z naszego portala, zanim wyjdziemy, tak by być w tej samej otworze, pociągamy za nitkę i wyciągamy ją na zewnątrz pacjenta. I teraz mamy dwa sposoby. Albo możemy po prostu przełożyć nasze nici na zewnątrz, w ten sposób ściągnąć całość pętlę i ją dopiero mocować. Wtedy będziemy mieli przez obrąbek jakby dwie nitki, dosyć grubo. Albo możemy, mając to na zewnątrz, jedną z nich wyciągnąć. Wtedy ten szew będzie troszeczkę delikatniejszy i zamocujemy w miejscu naszym wywierconym za pomocą pojedynczego szwu. Tak zrobimy w tej chwili. Kolejny krok. Prowadnica. Planujemy sobie, gdzie ta prowadnica będzie nam wiercić otwór. Oczywiście powinno być nieco wyżej niż nasze miejsce zamocowania na obrąbku. I znowuż, albo wiercimy od krawędzi, ta prowadnica jest taka wcięta, więc możemy krawędź panewki, albo możemy bardziej kierować się, tak jak tutaj te dziurki już są wywiercone, kierować się na powierzchnię panewki. Ja z racji tego, że ten model jest dosyć kruchy, będę tutaj celował bardziej na powierzchnię. A więc mamy prowadnicę, dedykowane wiertło do danej kotwicy, w tym przypadku pushlock, wiercimy kanał. Kotwica na zewnątrz stawu. Przekładamy obie nici przez naszą pętelkę. Pętelką przeciągamy nici do implantu. Nitką, implantem celujemy w kierunku naszego wywierconego otworu, w tym przypadku tutaj. Regulujemy sobie tutaj jeszcze troszeczkę napięcie, które chcemy wywołać. Oczywiście w tym modelu zawsze będzie inaczej niż w rzeczywistości. I teraz jeszcze zanim wsadzimy, pokażę coś. Tutaj na końcu tego implantu jest taka zawleczka. I teraz jej nie wyciągamy, dopóki nasz implant nie zbliży się do panewki. A więc najpierw wprowadzamy szew z implantem. Implant, jak widzicie, tutaj już jest bardzo blisko naszej panewki. Dopiero wtedy zdejmujemy tą pomarańczową zawleczkę. I już teraz jakby do samej panewki wprowadzany jest tylko i wyłącznie implant. Na koniec wykręcamy prowadnicę i jak widzicie tutaj jest zamontowany obrąbek poprzez szew. To jest mocno ściągnięte oczywiście, bo to wszystko jest tkankami takimi trochę symulującymi tkanki właściwe, ale taka jest idea, czyli pętla nici, która obejmuje obrąbek i potem w kotwicę, kotwica stabilizuje taką
taką nić. Tą nić oczywiście tutaj obcinamy i nie jesteśmy zmuszani do wiązania jakichkolwiek węzłów. Na koniec jeszcze krótki film z artroskopii, tak aby można było zobaczyć, jak te tkanki wyglądają w rzeczywistości. Startujemy z portalu tylnego z kamerą i szybko przekładamy do przedniogórnobocznego. Tu widać portal, kamera w portalu tylnym, troszeczkę opracowujemy shaverem obrąbek i tu już przedniogórnoboczny. Nasz cel podstawowy to jest to, aby odświeżyć panewkę, tak? Chcemy to usunąć shaverem, usuwamy to troszeczkę frezę artroskopową, łyżeczką. Tu ma być ranna powierzchnia, świeża kość, tak aby nasz obrąbek się przyrósł później na miejsce, aby tutaj biologia zadziałała, nie tylko nasze nitki. Nitki tego nie utrzymają. Prowadnica, wiercimy na krawędzi, a ja nie zawsze wchodzę na samą powierzchnię panewki. Chcę oczywiście, żeby ten obrąbek był takim bumpem, ale na samą powierzchnię rzadko wchodzę. Tu jest akurat kotwica, która ma dwie pętle nici. Pierwszy sposób przekłucia nici przez obrąbek, bird beak, przekuwamy przez obrąbek i pociągamy nitkę. Drugi sposób to jest ten, który był na naszym filmie jako pierwszy. To jest takie suture lasso, gdzie przekuwamy obrąbek odpowiednio. Za chwilę będzie tylko widać go z drugiej strony. W środku drut nitylonowy, który wyprowadzamy właśnie z tej prowadnicy i chwytamy przez dojście tylne sam ten drut razem ze szwem, który planujemy przeciągnąć. Tak? Wyciągamy do dojścia tylnego. Ta niebieska nić teraz była przełożona na zewnątrz przez ten drut nitylonowy i wciągnięta z powrotem do dojścia przedniego. W ten sposób mamy obie nici przełożone przez obrąbek w formie takiego materaca. Szew zsuwający i dodatkowo szwy czy węzły pojedyncze, tak aby zabezpieczyć ten węzeł. Finalny widok tego, co uzyskujemy. Obrąbek przyszyty, oczywiście tu było kilka kotwic, nie ta jedna, a kilka razy powtórzona ta procedura. Tak ostatecznie ma to wyglądać. Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że nie zanudziłem tym odcinkiem. Cieszę się, że wytrzymali się do końca. Na koniec, jeśli jesteś lekarzem, życzę Ci, abyś skutecznie podnosił swoje kwalifikacje. Jeśli natomiast nie, to abyś nigdy nie musiał na żywo, na sobie wypróbowywać tych technik, żebyś nie miał urazów. Dzięki, do zobaczenia.